Kuba, rozpruwacz. Odcinek 657. Bezlitosny. Pany, wy tu nic nie widzicie. Abonament płacicie. Wy tu nic nie widzicie. Okej. Coś mi się tu rusza, coś tu skrzypi, coś się trzyma. Przepraszam, już nie śpiewam, okej. Zrobię trochę cienia swoją posturą. Pacjent po raz kolejny został otwarty. Ile tu dobrodziejstw, patrzcie, jaka pianka. No aż niepotrzebnie chyba to robię, taka świeżyzna, zobaczcie. Widzicie? Aż nówka tutaj, a pod nią zgnilizna. Przecież tu jest nawet zdrowe. O, wosk. Weźcie się z łuszczy na jakieś rękawiczki. Chłopak nie ma czym robić. Kurca. Pod pianką było zdrowe. No po coś pan to szarpał, panie. No coś pan zrobił. Pan taką dziurę wyrwał i co teraz robi? Co to narobił to głup tak jeden? Roboty, a roboty se narobił. Oj, panie. Oj, durne to. Oj, takie to durne. No nadziwić się nie mogę, ile turcy. Takie to durne. Może dzisiaj już skończę z tym. Znaczy nie, no, że skończę w sensie takim, że dam sobie już spokój. Już mi się zmęczyło mi się, plecy mi przewiało. No, to tak sobie ponarzekam trochę. Rzeczy się dzieją. Ten deszcz, który mnie przegonił, przybrał taką formę. Jest wrzesień.
ciekawe, jak działa mój odpływ. Działa. No. Także tam taka zima. A tu progra zabrany. No nie wiem. No i tak, wczoraj przegonił mnie deszcz, później był grad. Wygląda to w ten sposób. Pozostanie mi tutaj to wyczyszczenie tego wszystkiego. Natomiast jest bardzo chłodno dzisiaj. Czy bardzo? No jest chłodno. I mając chwilkę czasu, na razie to zostawiam. A zabieram swoje graty do mojej norki. Wyczyszczę to, zrobię z tego szablony w międzyczasie. Zobaczymy, czy da się to uratować, czy coś do tego się dosztukuje, czy będę musiał od nowa wszystko robić. Porzeźbiłem. Koncepcja była taka, żeby do tego elementu, który tu jest oryginalnie wyprofilowany, to jest górna część progu, tu się zamykają drzwi. O, one tak. Halo, ostrość. Tak. Idą i tak się zamykają. Więc zależało mi na tym profilu. On jest tu inaczej tak wyprofilowany do góry. I do tego miało być dospawane to wszystko, co tu jest, ten bok. Nie, o, i tam tak, jako nowe. I co? I miałem tutaj taki ten bok i do tego boku to sobie miało tak przyjść. Czyli w tym miejscu planowałem, że utnę tą blachę i w tym miejscu te blachy sobie chwycę i tu będę miał oryginalną górę i będzie to tak, to do wyczyszczenia oczywiście, ale jakoś tak się stało, zmęczony jestem i się potykam, że z tego kawałka tej blachy trochę było więcej. Sobie pomyślałem, skoro tu jest ten oryginał, ale on ma takie wżery. Wżer to wżer. W sumie to jest środek, jak to zakonserwuję i dużo warstw wam to jeszcze odpowiednio wyczyszczę, no to myślę, że tutaj to nie powinno być jakiegoś z tym problemu. No ale to będą tutaj jakieś spawy. I zaryzykowałem i sobie pomyślałem, że spróbuję to dogiąć resztę
do całego profilu. A że myślenie mnie boli, u mnie... Też nie wiem, dobra, nieważne. Nieważne. Porwałem się na to myślenie, że tak powiem. I troszkę wyprofilowałem to. Tu jeszcze muszę to dogiąć lekko na dół, bo za bardzo idzie do góry chyba. Tak. Czy to idzie tak, a to idzie do góry, więc tu zaraz nagramy. Czy się ja i nie wiem, ci tam, których nie mówię. No i tak to też wyprofilowałem. Wyszedł mi taki strób. No, wadą tego jest to, że jednak no, już jest późno, nie chce się tu trzaskać i lekki profil, który tutaj był, jeszcze nie jest idealny. Więc pozostanie mi jeszcze go troszkę podklepać w dzień. No i albo to tak zostawić, albo wrócić do tej koncepcji, tu uciąć i dospawać to. Muszę się z tym przespać. Ogólnie to wygląda tak. Tu jest takie do góry. Tu tego do góry zbytnio nie mam, więc też będę chciał. Ale tej blachy jest na tyle, jak przystawię, że gdyby ona tutaj ten punkt górny ma. Czy ja w ogóle mówię z sensem, czy coś bełkocze? Halo? No, także koniec na dzisiaj. Jest 22 prawie. Chyba, nie wiem. Może jeszcze nie. Nie wiem. Jak ktoś ma zegarek, niech sprawdzi, która teraz jest godzina. Taki żart, suchar. No. I chyba mimo wszystko myślę, że lepszy taki strób podklepany i jeszcze go wyklepię, wyczyszczę, zakonserwuję, ale dużo gadania. Już kończę. I zawsze to lepsze niż... No nie jest coś takiego, no. Kurna, no, jak żyć? Jak żyć? No jutro, albo nie jutro, tylko kiedyś tam. O, pozostanie mi druga część, patrzcie, tu też jest taki. Chyba sobie to wytnę, halo? Chyba sobie to wytnę i sobie zrobię z tego jakiś medalion. Albo nie wiem, no, zawieszkę do kluczy. Cokolwiek, że to fajne takie. No, zrobię. Zrobię sobie, co sobie nie zrobię. Zróbcie sobie też. Weźcie, wytnijcie, jak sobie otworzycie próg. To jest wewnętrzny. Od środka, wewnętrzny od środka. To taki znaczek jest. To możecie sobie wyciąć i zrobić, jak chcecie. Albo ja wam zrobię, wyślijcie, to wam zrobię. No, jakby ktoś chciał taki profil, to robię od ręki, nie? 500 zł, panie dasz i ci zrobię tam. Tydzień czasu i z takiej blachy, panie, 500. Handmade, o, u Janusza w piwnicy. No. Aha, i nie wysyłam za pobraniem. Okej. Okay. Żarty żartami. Trzeba się umyć nogi. I tyle. See you. Dzisiaj, jako że nastał nowy, piękny dzień w tej naszej krainie, przyszedł czas na robienie progu od wewnątrz. Próg od wewnątrz będę chciał zrobić z tego elementu. To mam takie puzzle. O, tu. I to. Czy tu. No i takie coś będzie przeniesione tu. Czy to widać?
Widać, coś tam widać. Więc zabieram się do działania. Przerywnik od pracy przy aucie. No, od paru dni ta wkrętarka przestaje mi tutaj kontaktować przy kablu, gdzieś widocznie jest przełamane, załamane, wytarte, więc muszę ją rozkręcić i zobaczyć, czy sobie dam radę z tym poradzić, żeby działała, będę jej potrzebował.